Dzisiaj dodamy 0,3 do 0,07. Zachęcam Cię, żebyś spróbował sam zrobić to zadanie. Zanim pokażę rozwiązanie, zatrzymaj film i zastanów się, co powinieneś zrobić. Dam małą podpowiedź. Pamiętaj, żeby dodawać ułamki, powinniśmy mieć takie same mianowniki. Zatem warto zamienić ten pierwszy ułamek na taki o mianowniku 100. Spróbuj. W porządku, wkleję prostokąt albo batonik, jak kto woli. Tu mam jeden batonik podzielony na 10 równych części. Wezmę teraz 3 z nich. Zakoloruję 3 z nich. 1, 2, 3. Wzięłam 3 części z 10, zatem zaznaczyłam 0,3 całego batonika. Wkleję jeszcze drugi prostokąt, drugi batonik. Tutaj mam dodatkowo każdą z tych 10 części podzieloną na 10 kolejnych części. Zatem mam 10 razy 10, czyli 100 części. Gdybym chciała zaznaczyć tą pomarańczową część na tym batoniku, to zakolorowałabym ten obszar. Zakolorujemy taki sam obszar jak na górze, czyli tutaj też zakolorowuję 0,3. Odpowiednik 0,3. Popatrz. Zakładamy, że te batoniki są takie same, więc to idzie tutaj, to idzie tutaj i to idzie tutaj. Zatem zobacz, ten ułamek 0,3 mogę zapisać jako 0,30. Tutaj zakolorowałam 10, 20, 30 części z batonika, który był podzielony na 100. Zatem zapiszmy. To się równa 0,30. Dodać. Przypisujemy dalej. Dodać 0,07. Pozostało mi zakolorować 0,07. Zatem spróbujmy. Muszę zakolorować 7 części. Czyli ten kawałek, 7 części, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 z tych 10 w tym prostokąciku. To ile razem otrzymałam części? Tu miałam 30, tu miałam 7, czyli razem zakolorowałam 0,37 części. Zapiszę to tutaj. Zakolorowałam 0,30, dodać 7. Ze 100. Zatem chyba już wiesz, zakolorowałam 0,37 całego batonika. Czyli 0,3 dodać 0,07, to inaczej 0,37. Tutaj mieliśmy 0,3 równe 0,30, a tutaj mieliśmy 0,07, czyli razem 0,37.